Siemanko, z tej strony Kira, a to, jak widzicie, jest gra Left 4 Dead 2. Tak, i tutaj takie pytanie na wstępie, czy chcecie serię z tej gry? Czy chcecie serię po prostu z gry offline, czyli jednoosobowym, czyli kampanii jednoosobową, na moim kanale? Jeżeli tak, piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie, jeżeli nie, no to będzie tylko raz kiedyś będzie się pojawiać, będę miał ochotę sobie pograć i nagrać. Więc dzisiaj zaczniemy pierwszy poziom, pierwszą kampanię, poziom pierwszy, hotel. Przejdziemy sobie, poziom trudności zaawansowany. Zagramy sobie nikiem. Chciałem tylko zerknąć tak. Jak widzicie, tu mam jeszcze oprócz podstawowej wersji Left 4 Dead 2 mam jeszcze wersję, znaczy mam misję, o tak powiem, misję z Left 4 Dead 1. Więc jak będziecie chcieli serię, to mogę będę mógł nagrywać bez najmniejszego problemu Left 4 Dead 2, całusieńkie, czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kampań. Każdy są po 4-5 rozdziałów max. Plus później będę musiał po prostu zobaczyć sobie, jak szły kampanie w Left 4 Dead 1, żeby nagrywać po kolei. Bądź jakbyście mieli jakieś ciekawe kampanie, które znacie, może sami gracie, piszcie mi w komentarzach nazwy albo linki, co byście chcieli zobaczyć, może jakieś nowe kampanie. Powiem, że na pewno jest tego sporo znacie. Ale my przechodzimy w Centrum Zarazy, czyli pierwsza kampania, rozdział numer 1, tryb, że poziom trudności zaawansowany. A mi się wydaje, że dam radę. Kolegom swoim, którym gram w Left 4 Dead przez lata, gramy na zaawansowanym, jest ciekawie. Więc dobra, lecimy. Przejdę oczywiście tylko pierwszy teraz ten etap, bo chcę zobaczyć waszą reakcję tam sobie. Jeżeli nie będziecie jej chcieli, no to trudno, będę sobie raz kiedyś grał. Czasami będę wrzucał jakieś odcinki. Tak for fun, trochę odbicia od o te F1 w górce. Hey! Come back! Come back! Oh, he ain't coming back. That chopper looks like he's heading to the East Center Mall. Bierzemy drugi pistolecik i lecimy. Ja wolę latać z beretkami. Ja to mówię beret, są chyba dwa Glocki. No nie, są dwa różne pistolety. Dobry? Jakie to tam w tej grze jedną rzecz. Totalna sieczka, totalna rzeź, pełno krwi. Totalny taki odmóżdżacz od całego, od tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Możemy sobie usiąść, bo nakurwiać zombie, jak coś do mnie biegnie. Gdzie? Ja tu idę. To taki totalny odmurzacz. Idziesz i nakurwiasz. No właśnie. Jeszcze żyjesz. Nara? W tamtym pokoju widzę jeszcze są. Zaraz do nich pójdziemy. Dzień dobry. Dzień dobry, pizza przyjechała. Można? Nie wiem, że bardziej byłby efektownie z toporkiem albo z czymś. Jakby tak fajnie główki jeszcze wpadały. O! Gdzie? Pozwoliłem? Nie ma tu nic, nie ma nic. Wdychaj. Coś tu jeszcze słyszę. To nie ten pokój został. O tak. Nara. Dobry, dobry. Dobry, wesoły kostek, można? Albo nie można. Chyba nie lubicie czekolady. Co my tu mamy? Tabletki, biorę. Pałka mi nie jest potrzebna, pałka za pałkę, dwa kije. Coś tu biegnie. No właśnie. Wdychaj. Czy to jest mój ulubiony pistolecik? Nie.
Bardziej wolę osobiście Digla. O, nie zauważyłem tej. Bardziej wolę Digla niż te. Wdychaj. Niż te dwa pistoleciki. Niby Digle ma 8 amunicji, ale jest dużo, dużo silniejszy. O, fuck! Fuck! No, urwał mu. No nie, no. Kocham po prostu te boty. Umiem reagować na wszystko, co się dzieje w otoczeniu. O, fuck. Teraz za długo tu zabawiłem. I chmara koleżku tu do mnie przyszła. Niestety jest friendly fire. I oni jeszcze do mnie mogą strzelać, moi koledzy. Fuck, splitter! No debile, nie wchodźcie w to. No. Ale te boty myślą. Dajcie spokój. O kurwa, kurder. Tak, że naprawdę patrząc, to ja mam najmniej HP z nich wszystkich. Smoker. Gdzieś jest, ale gdzie? O, nie budź? Wrżniemy, zrobimy rzeź po prostu. Taką szkoda, że takiej rzezi nie zrobił ten gościu w Warszawie, w naszym sejmie pięknym. Bo mieszka w Warszawie, to bym poszedł jeszcze pomógł. No, no trudno. Czekajcie, 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 bo wy przez drzwi nie zamkniecie. Zobaczmy, mamy tu coś? Gówno. Coś tu mam... O, bomba, bomba się bardziej przyda niż te... Gluty, fuck! Aha, idzie kolejna fala. Ja nic nie widzę, przykro mi. Joki ją dorwał, ten jak ją ujeżdża. Ej, zsuń się, bo będę ciebie nie nawalał. Aha, jeżeli będziecie chcieli tą serię, no to odcinki będą nie wiem jakie, po prostu będą długości danego poziomu. No jak tutaj dojdziemy do końca poziomu i będzie zakończenie tego odcinka. Jeżeli będziecie chcieli serię z tego, to się uwierzcie mi, że będę bardzo się cieszyć. Bo gra jest naprawdę wyjebista. Wszystkim polecam zakup tej gry. W tym momencie jest na Steamie w promocji za 12 zł, za 4 euro. Więc każdemu polecam zakupienie tej gry, póki jeszcze jest promocja. Normalnie jest dużo droższa. No już się otwieram, już. Nie, zapukać nie może, grzeszy to będzie napierdalać te drzwi. Nie no, drzwi rozwalili. Doki? Może widziałem? Boomer gdzieś jest... O kurwa! Fuck! No tego mi go brakowało! Oh god! Ja stąd spierniczam. Czekajcie, no. Zjem sobie tabletki, zjem sobie psychotropy. Mogę tu powiedzieć, naćpam z się gripexu. Idziemy dalej. Tu jest defibrylator. Dobra, wibrator. Tak to woli. My tu mamy. Pałka za pałka znowu. Tu nic. Pusta. Bluty. Dobra, idziemy dalej. Tylko ja mam rzucać ci granaty, znaczy te bomby, gluty, mołotowy i tak dalej. Więc muszę przeglądać... O, jest adrenalinka. Muszę przeglądać mniej więcej co gdzie jest. Bomba. Leki, ja wolę leki niż adrenalinkę. No i tak, to jest jeszcze jedna bomba, to akurat tam to się wykorzysta. Jak pierdol, o! Nóżka, rączka. Szkoda, że ciała tak szybko znikają, powiem wam. Tak fajnie by było, gdyby... Nie pamiętam, co to było.
Gdzie mi tu drzwi nowe rozwala? Dopiero wstawiłem. Gdzie? Pozwoliłem? Jest mój deagle. O to mi chodziło. To z tej broni trzeba naprawdę celnie... Fuck you, Splinter! Dobra, spierdzielajmy do windy w miarę szybko. Wypuszczamy do windy. No. Dobra, to lecimy. Koszmar to będzie za chwilę. Przepraszam was, jeżeli to słyszycie. Muszę jeszcze na chwilę zrobić cięcie. Witam was, moi drodzy, z powrotem. Musiałem psa uciszyć, bo mi się zaciało bawić. Robić rozpierdol w pokoju, znaczy w przedpokoju u mnie. Więc wracamy do gry. No niestety, cięcie musiało być. Nie lubię tego robić, ale trudno. Winda. Dobra. Tak, za dużo ich. Żryjcie bombę. Teraz mamy spokój, widzicie? No ty zginiesz. Pierdoło. Nie bnęło. O kurwa, idą kolejne. Dobra, tu będzie apteczka, z tego co pamiętam. Była apteczka, tylko ktoś mi ją podjebał. Shotgun. Bez ten shotgun, to nie. Tego shotguna nie chcę, to jest broń. Dobra, idziemy. No chodźcie, chodźcie, umarlaki mi umarłe. Odejdź, 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 ja to muszę wziąć. Tam się przyda kawałeczek dalej. Ja już te misje, powiem wam, przechodziłem już, o Jezu. Pizdzie, teraz już to przechodziłem, ale... Gra jest naprawdę zajebista. No, ta gra się naprawdę nie nudzi, bo można siedzieć... i nakurlać w te zombiaki. Wiem wstać? Wiem dalej. Gówno widzę. To nie wy też. No trudno. No i teraz zobaczcie jaka rzecz. Zobaczcie kurwa. I po głupkach i wszyscy. Jezus! Ilu ich tam? Widzę, strzeliło, coś mnie pykło. Dobra. Niech to znika, my sobie spieprzamy. Wow. Wow, jeszcze hunter. Dobra. Łaź, 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 gościu. Ja się uleczę. Pyk. Jest apteczka, amunicja, kiedy mamy bronię. Środka. To też pójdę. Dobra. Więc w tym miejscu, moi drodzy, się z wami żegnam. Mam nadzieję, że będziecie chcieli serię z Left 4 Dead 2. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, łapujcie ten filmik. Do zobaczenia i pa pa.